Cześć, z tej strony Skytana z kolejnym filmem na kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę wam top 3 najgorsze według mnie oczywiście gry na Roblox, więc zacznę. Powiem, że gry będę oceniać te najgorsze, czyli jak mamy trzecie miejsce, to że to nie jest najgorsza, że trzecie miejsce najgorsza. To jest trzecie miejsce najgorszej, potem jeszcze gorsza na drugim, a najgorsza na pierwszym, tak będę oceniać. Trzecie miejsce najgorszej gry według mnie w Robloxie jest to Spider Zero. Spider to jest tak dla mnie słaba gra. No, update'ów chyba nie ma, zobaczyć, ale chyba mi się wydaje, że nie było. No i wchodzi mi o to, że jesteśmy albo paniakiem, albo człowiekiem. No i dla mnie to jest średnia gra, nawet nie średnia, a mega słaba. No jest to jak dla mnie trzecie miejsce najgorszej gry w Robloxie, jeżeli chodzi o te popularne takie nawet, no bo jeżeli chodzi o te niepopularne, no to pewnie by była to jakaś inna bez sensu gra, ale tak to z tych popularnych, co sporo osób gra, no to Spider. Mam nadzieję, że tutaj mnie nie będziecie hejtować, ale dla mnie drugie miejsce, no to jest Piggy i drugie najgorszej gry w Robloxie, jak dla mnie, no jest oczywiście moja opinia, no każdy inne gry lubi, okej? Okay? Każdy lubi inne, wiem, że akurat Piggy mega dużo osób lubi, no może jest takich kilka osób takich jak ja, że ich totalnie nie lubię, no ale jak dla mnie to jest druga najgorsza gra w Robloxie, czyli Piggy. Zdawiam, że jest to tylko moja opinia. Ale dla mnie pierwsza najgorsza gra w Robloxie jest Adopt Me. Połowa tą grę lubi, połowa nie, a ja jestem tej połowie, co nie lubi. No i tak ta gra wygląda. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że ci się spodobał. No i te wszystkie gry, no to moim zdaniem każdy może myśleć inaczej.